Cześć, witamy Was w kolejnej tygodniówce. Cześć moi drodzy, ja znowu dzisiaj w redakcji, czyli znowu dzisiaj mam polowo po prostu. A no bywa i tak. Krótkie kabelki, w związku z tym widać mnie jak widać. Lepiej, żeby było widać niż wcale. Natomiast no, będzie dzisiaj, kurczę, sporo o bardzo w sumie podobnych telefonach, ale nie uprzedzajmy. Może zaczniemy od tego, co widzimy z tyłu. Realme zaszalało w tym tygodniu, bo tak naprawdę pokazali prawie chyba już całą serię Q5. Bo mamy Q5 i Q5 Pro i dzień przed nimi jeszcze pojawił się Q5i, czyli powiedzmy taki najtańszy model. No to zacznijmy może od tego Q5i, tak. Co tam ma. No dobra, to jedziemy od samego dołu. Jako że stwierdzili, że wszystkie będą miały 5G, w związku z tym ten najsłabszy z serii ma Dimensity 810, co jest całkiem ok procesorem, IPS-owy wyświetlacz 6,58, Full HD pracujący przy 90 Hz, pamięć 128 plus 4 albo plus 6, nie znalazłem wyższego tieru niestety w specyfikacjach. Nie było mowy o tym. 13 megapikseli z tyłu, któremu towarzyszy jedna dwójka i jedno diabli, nie, jedna dwójka tylko. Tak. Jedna dwójka i z przodu nie wiem, co jest, powiem szczerze, ósemka zdaje się. Zaraz ci powiem, bo już podglądam. Ósemka. Także zestaw aparatów, rzekłbym, że trochę biedny, chociaż wygląda bardzo bojowo. No bo to tak jakby, nie wiem, jakie aparaty tam wsadzili. Wielgachne obiektywy z tyłu, chociaż tą stylówę już widzieliśmy, chociażby w przypadku Oppo, no nie chcę tutaj mówić, że to jest klon, ale jest to podobne. Natomiast z przodu trochę tak staromodnie, bo no cóż, bo mamy kropelkowy notch. Ta ósemka przednia jest w kropelkowym notchu. Na pocieszenie telefonu. Ładnie schowane na renderach, ładnie schowane. Dużo ładnych kolorów, bo ładny czerwony, ładny niebieski taki na renderach. Tutaj na ekranie i nocza nie widać po prostu, ale jest tam. Jest kropelka, tu na niektórych renderach im nie pykło i widać go dosyć dobrze. Chwali im się bateria 5000, która w przypadku Realme jest akurat, nie ma tu zdziwienia w każdym razie, natomiast ładowanie 33 W to też jest miły dodatek. I dwa głośniki, Realme co prawda nie pisze, że one działają w stereo, natomiast są dwa głośniki, także co najmniej pseudo-stereo. W domyśle jest stereo, no bo to po co by pchać dwa głośniki, nie? Już nie wiem, ja się odwołuję cały czas do tego, że co prawda dawniej w życiu nikt by nie nazwał stereo z dwoma głośnikami rozstawionymi na długość, nie tutaj w tym wypadku akurat 16 cm, tak? Natomiast do tego jeszcze dochodzi jedna rzecz, no jednak producenci troszeczkę się wstydzą i nie piszą o stereo tam, gdzie to są dwa różne głośniki, tak? Jeden wykorzystywany, ten, który jest normalnie do rozmów telefonicznych, i drugi zewnętrzny. Tam jednak się troszeczkę wstrzymują przed pisaniem, że to jest stereo, bo no umówmy się, no przy dwóch różnych głośnikach działających niby w jednym układzie, nie, no to kurde nadal nie da się. Stereo. To może być pseudo stereo. A takie łączenie funkcji głośnika słuchawkowego z powiedzmy multimedialnym miewa jeszcze jeden minus, szczególnie jak producent dołoży dodatkowe dziurki na górnej ściance, żeby udawało, że głośników jest więcej. Wszyscy dookoła słyszą, co ktoś do nas mówi. Miałem taki telefon i okazuje się, że teraz testuję kolejny, w którym powielono ten koszmarny, idiotyczny wręcz błąd. No cóż, miejmy nadzieję, że w Realme Q5 i tego błędu nie popełniono. To może przejdźmy do kolejnego, do Q5. Q5 na Visus ma co najmniej jeden więcej aparat z tyłu i z przodu ma kropelkę, to pfu, nie nocza, tylko kropkę ma. Tak, 16, więc razy dwa matryca i z tyłu już trochę mniej biednie, bo jest 50, ale dwie dwójki do kompletu, więc tak, dwie dwójki. Powiedzmy, że nadal to wielkiego szału nie robi. Tym razem jest tutaj Snapdragon 695 i to jest niezła informacja. IPS-owy wyświetlacz również 6,6, też pracujący w Full HD przy 120 Hz. Poprzedni pracował przy 90, ten przy 120. Mhm. Pamięci 128 albo 256, 6 albo 8 RAM-u. Tak jak Adam wspomniał, 50 plus 2 dwójki z tyłu, 16 z przodu.
i ładowanie tym razem 60-watowe, ale ładowarkę dołożyli wbrew wszelkim modom, bo 5 watów lepszą, czyli 65-watową, co jest zadziwiające. Bardzo dobrze. I może tak na szybko o cenach, bo nawet jeszcze musimy wrócić na chwilę do tego Q5, bo cen wam nie zapomniałem podać. Ale no na początek Q5, skoro o nim mowa. Q5 występuje w trzech typach pamięci 6128, 8128, 8256. Są to pamięci DDR4 i UFS2.2. I ceny od 900 zł z groszami po 1200. Natomiast ten Q5, którego zapomniałem wam ceny podać, to już szybciutko do niego wracam i już wam opowiadam, że kosztuje w okolicach 800-870 paru złotych. To w zależności od tej pamięci RAM, bo pamiętacie, że tam jest 4 albo 6. Dokładnie, no zresztą to są ceny z juanu, więc wiadomo, że to u nas trzeba będzie jeszcze podatki dorzucić i tak dalej. No i został nam Q5 Pro mocniejszy, który już ma AMOLED-a. Ale nadal jest to Full HD z odświeżaniem 120-hercowym. Jest to ekranik trochę większy niż pozostałych, bo 6,62 cala. Natomiast nadal ma dziurkę na 16-megowy aparat do selfie. Natomiast tu jest troszeczkę ciekawiej, bo dali 64 mega, co akurat 50 na 64 to w sumie żadna zmiana, ale na szczęście jedną z dwójeczek, taką powiedzmy średnią użyteczną, zastąpili zdecydowanie bardziej przydatnym szerokokątnym aparatem 8-megowym. No i tutaj jest spektakularnie, bo o ile w przypadku tej wersji podstawowej też było widać, że pobawili się trochę z obudową i tam jest rzeczywiście ileś tych warstewek, które tworzą taki dosyć specyficzny wzór opalizujący, tak tutaj się zdecydowali na wrzucenie szachownicy. On występuje w czterech wersjach kolorystycznych. Czarny jest klasyczny, czarny bez żadnego wzoru, natomiast jest do tego jeszcze biały i żółty i one są w szachownicy. Tak, czyli są trzy jednak wersje. Bo właśnie, ja powiedziałem coś... Mówiłeś cztery, ja właśnie się zacząłem zastanawiać, czy ja coś pokręciłem, bo ja mam trzy. Nie, trzy. Bateria nie zmieni, ma 5000, natomiast ładuje się szybciej niż w pozostałych, bo ładuje się z mocą 80 W. Procek to Snapdragon 870. Pamięci w pojemności takie mają jak w modelu bazowym, ale flesza zamieniono na UFS 3.1, czyli jest szybszy flesz. I znowu mamy 628, 828, 8256 i tu ceny tam od 1200 z groszami do nieco ponad 1500 się wahają. Oczywiście w Chinach mówimy te ceny. No i to jest smartfonik, który przede wszystkim ładnie wygląda, a poza tym gdyby taka cena była u nas, to prawdopodobnie nikt by się mocno nie zastanawiał, czy by kupować, bo to jest całkiem fajna maszyna ze średniej półki. Tak. Także można by było się zastanawiać, jako że ceny chińskie są takie, jakie są, a nasze nie będą takie jak chińskie. Nie ma to cóż, też się można oczywiście zastanawiać, ale nie jest to już taki fajny deal niestety. Dokładnie. Czy tak się zastanawiam, czy myśmy gadali tydzień temu, ale widzę, że nie, o Poco K10 i K10 Pro. Jak już jesteśmy przy Realme, no to w zasadzie ja bym tak na szybko przeskoczył do Oppo, bo wiecie dlaczego. O tych telefonach już przecieki były od dawna. Co w nich jest fajnego, to taka trochę stylowa, lekko nawiązująca do flagowego Find X-a. Polega to na tym, że oprawka aparatu fotograficznego tak płynnie wyłania się jakby z obudowy. Tu jest dosyć duża, bo na niej jeszcze wpakowano logotyp serii K10. Jest błyszcząca w odróżnieniu od tyłu, który jest matowy. I w sumie wygląda to dosyć, wydaje mi się, fajnie. Na pewno jest to troszeczkę inne, jest to trochę wyróżnikiem telefonu, natomiast na pewno się będzie bardzo fajnie brudzić i bardzo fajnie rysować, bo na tej oprawce się telefon będzie opierał. O, przepraszam, Adaś, powiedz mi jeszcze, o którym ty modelu mówisz w tej chwili? Oppo K10 i K10 Pro. Ja tak trochę K10. Z nich wyskoczyłem, ale... Od 23 marca w katalogu. Tak, zgadza się, bo wrzuciłeś je jako nieoficjałki wtedy jeszcze chyba, albo z zapowiedzi. Nie, bo ja ich ostatnio nie ruszałem zupełnie. W każdym razie była oficjalna taka już pełna premiera i po prostu tylko dlatego wam wspominam, żebyście zwrócili uwagę również na te modele.
No oczywiście jest to premiera w Chinach, natomiast telefony całkiem fajne. Skoro Jacek twierdzi, że już od dawna są w katalogu, to może... Wiesz co, tak myśmy musieli o nich mówić. To nie ma mocnych, żebyśmy je pominęli chyba raczej. Natomiast jest rzeczywiście rzecz nowa, przynajmniej nowa z premiery, tak? Bo nie jest to nowa zupełnie konstrukcja, mianowicie Oppo A55s w wersji chińskiej. Mhm. U nas nie będzie do dostania, warto zwrócić po prostu uwagę, bo telefon o identycznej nazwie jest już dostępny, w związku z tym tutaj są niewielkie stosunkowo różnice, ale jednak są. To jest smartfonik oparty na Dimensity 700 z IPS-owym wyświetlaczem 652 w HD, tylko pracującym z plusem. Pamięć 128 plus 6, aparaciki 13.2.2 z przodu 8. Także widzicie, że to nie jest może pretendujący do średniej półki smartfonik. Ten Dimensity 700 jest najlepszą chyba informacją tutaj, bo wiadomo dzięki temu, że ci, którzy potrzebują 5G, będą to 5G mieli po prostu. Tak, jest to, nie mylcie z modelem, bo Jacek właśnie wspomniał, że jest tak. Tak, bo nazwa jest identyczna. W Japonii. Zupełnie inna konstrukcja. Warto pamiętać, że ten z Chin nie jest wodoszczelny. I cenowo faktycznie jest to tanioszka, bo tam w granicach 750-800 zł on kosztuje. Także... Tak, także cena, specyfikacja warta ceny, no ewentualnie. No. Natomiast skoro o Oppo, to może jeszcze wspomnijmy o OnePlusach w takim razie, bo to no, też w zasadzie też. Oppo. Tak, dokładnie. I jeden OnePlus jest oficjalnie. Oficjalnie jest Ace. Ace miał premierę w Chinach wczoraj bodajże, jeśli się nie mylę. Tak, wczoraj. Znowu fajne wzornictwo odbiegające od tego, do czego nas przyzwyczaiło trio właśnie OnePlus, Oppo, Realme. Aparat trochę o ciekawej formie, bo obiektywy ustawiono mniej więcej na planie trójkąta takiego rozciągniętego. Jeden obiektyw jest duży. Od ramki aparatu biegną takie pionowe pasy, takie jakby przedłużenie wizualne. Asymetryczny tył, ale wydaje mi się, że w miarę miły dla oka. Z przodu ekran z dziurką, czyli wiadomo, sztampa. Płaskie boki, do wyboru dwie wersje kolorystyczne. Co najważniejsze wydaje mi się w tym telefonie, to, że bateria o pojemności takiej sobie, bo 4500, ładuje się z mocą aż 150 watów, co daje naładowanie, jak podał OnePlus, w 17 minut. Mamy tutaj pożyczoną. No, wiadomo, technologię opracowaną przez Oppo, która zapewnia, mimo tego wysokiego ładowania, akumulator zachowa 80% swojej pierwotnej pojemności nawet po 1600 cyklach ładowania. No, wiadomo, o tym się przekonamy dopiero za jakiś czas, jak ludzie zaczną używać tych telefonów i któryś dojedzie do tych 1600 cykli, ktoś to sprawdzi. No niemniej producent obiecuje, że ta bateria ma być trwalsza niż typowo, bo ten system dba, żeby się ładowała zawsze w idealnie zdrowym. Gdyby tak rzeczywiście było, to nawet no, licząc jedno ładowanie dziennie, to teoretycznie przynajmniej ta bateria powinna dosyć długo wytrzymać. Dokładnie, no mówię, przekonamy to. Na razie trzeba dać wiarę producentowi, no bo nie ma tego jak sprawdzić póki co w warunkach, że tak powiem, testowych. Kolejny wyróżnik tego modelu to procesor MediaTek Dimensity 800, ale w wersji Max. I do tego jakiś tam super, hiper grafitowy układ chłodzenia dali, tam wiadomo, rocket science i tak dalej. 8 albo 12 giga RAM-u, ale tego szybkiego DDR5 i co ciekawe, 3 wersje aż pamięci wewnętrznej, 128, 256, a nawet 512 giga i to tej szybkiej 3.1. Ekran to typowo 6,7 cala, ale AMOLED, Full HD, 120 Hz, także spoko. W ekranie typowo otworek 16 mega w środku, czytnik pod ekranem, Diadomix. Z tyłu, no cóż, z tyłu bym powiedział też tak średniakowy standard, bo mamy 50, do tego 8 i 2 do makro, czyli powiedzmy, że aparat taki bym rzekł trochę oszczędny w stosunku do, wydaje mi się, reszty specyfikacji, bo tam jeszcze jest i znowu głośniki 2, czyli w domyśle stereo. Także całkiem fajny telefon i ceny póki co, jak przeliczyłem z yuanów, to też są fajne, słuchajcie, bo
startujemy z poziomu 1650 zł za 8128, czyli bieda edition, a kończymy na full wypasie 12 plus 512 za 2310. Nawet jak dorzucimy do tego VAT, to ta cena wydaje mi się całkiem fajna, nie? No ale na premierę europejską pewnie jeszcze sobie poczekamy. Jest na wyświetlaczu Corning Gorilla Glass w wersji piątej, jeżeli ktoś lubi, ja akurat nie przepadam za wersją piątą, i ładowarka jest przy ładowaniu 150-watowym, jest ładowarka 160-watów, także też jest z lekkim naddatkiem. Dodajmy, że w zestawie jest ta ładowarka, bo teraz trzeba mówić, ładowarkę. Rany, słuchajcie, jak to durnie brzmi. Wymieniamy specyfikacje, kiedyś żeśmy się cieszyli. Pamiętam czasy, jak wyciągałem telefon i w zasadzie miałem full zestaw w komplecie. Pamiętam nawet Nokia sprzed lat. Wyjmowałeś telefon, miałeś słuchawki, jakieś przejściówki, jakieś cuda na kiju, pokrowiec, jakąś smyczkę dawali czasem, no różne pierdółeczki. Samsung potrafił dawać bardzo fajne przejściówki, na przykład z mikro USB na USB-C albo z USB-C na duże USB-A. No było to, było, i słuchawki AKG dawali, a teraz wow, dali ładowarkę. Jezusicku, czego byśmy dożyli? Załamka po prostu. Jeszcze jeden OnePlus wylądował w katalogu, natomiast nie ma go jeszcze oficjalnie ogłoszonego przez producenta. Natomiast wylądował w katalogu dlatego, że znalazłem z różnych źródeł specyfikacje, a po drugie się dowiedziałem, że ten OnePlus to jest tak naprawdę skóra zdjęta z Oppo Reno 7Z 5G i ta specyfikacja rzeczywiście według tych źródeł, które mam, właściwie się nie różni od tego Oppo. Stąd macie go w katalogu z zaznaczeniem oczywiście, że jest nieoficjalny, macie ze trzy rendery wrzucone, także można zajrzeć i obejrzeć wstępnie. Wiecie co, to jest trochę tak, że on chyba był prawie że oficjalnie ogłoszony, ale w Stanach i bardzo możliwe, że amerykańskie media już dostały prasówkę, bo te rendery, które ja trafiłem, wyglądają na producenckie. Powtarzam, wyglądają. To są rendery producenta, tak. Fajnej jakości i dosyć porządnie zrobione, także możliwe, że po prostu amerykańskie media dostały prasówkę, a my nie dostaliśmy, bo ten telefon do nas nie trafi, do Europy. Wiesz co, prasówka rzeczywiście była, ale ona była taka po łebkach trochę i z bardzo niepełnymi danymi. Tak, bo wiecie co, tak, bo tak naprawdę premiera sklepowa dopiero będzie. Ja dowiedziałem się, że ten telefon póki co trafi tylko do amerykańskiego T-Mobile'a i tam będzie kosztował równowartość 1200 paru złotych, albo będzie można kupić go z abonamentem po 5 dyszek przez 2 lata. No i to w zasadzie tyle. Póki co nie wiadomo, czy będzie gdziekolwiek poza USA. Warto jeszcze go wyróżnić za wygląd, bo no też trochę taki powiew świeżości, bo płasko położone dwa obiektywy na płaskiej tylnej tafli, a dolna część tylnego panelu tak przywodzi mi na myśl trochę iPhone'a 5 starego, bo jest mat i końcóweczka jest błyszcząca. No dosyć fajnie to wygląda. No tak, no mówię, tylko że to, jeżeli to jest, jeżeli to jest rzeczywiście Oppo przebrandowane, to też właściwie jest to już model znany. No dokładnie, więc poza tym no, w Ameryce, tak jak mówię, no raczej do nas nie zawita, więc po prostu odnotowujemy go z kronikarskiego obowiązku. I skoro Oppo, to również może Vivo. W tym tygodniu mijającym na pewno jeden model pojawił się oficjalnie w informacjach producenta i nawet w sklepie w Chinach jest do kupienia i nawet jest u operatora jednego i to jest Vivo S15e. I to jest przedziwna, słuchajcie, rzecz, dlatego że wygląda na to, że Vivo się zapatrzyło na wzornictwo Huawei, jeżeli chodzi o aparaty. Kojarzycie, że Huawei ostatnio forsuje takie dwa kółka, jedno pod drugim. I tutaj też tak jest. W tym górnym kółku, w tym Vivo, bo tutaj to wygląda identycznie, w górnym kółku jest jeden aparat, to jest aparat główny 50-megapikselowy, a w dolnym kółku, żeby było zabawnie, są dwa aparaty umieszczone pionowo, jeden pod drugim. Jeden to jest 8 szerokokątna, a drugi 2. Także są trzy aparaty, wzornictwo Huawei jak nic, bo tutaj trzeba by się postarać, trochę, żeby to zrobić. Ja bym tu powiedział, że to jest taka trochę mieszanka Huawei'a z Oppo, bo no, Oppo też tak daje dwa obiektywy, no tylko nie rozumiem. Ale Oppo daje dwa obiektywy.
Natomiast Tak, Huawei tak. daje dwa panele i dlatego o tym mówię, Zgadza bo się. gdyby No to były mówię, dwa taki obiektywy, miks, bo to jeszcze, tak, ale jak tu się jest. przyjrzycie tej ramce, to ona jest jeszcze trójwarstwowa, bo mamy pierwsza warstwa to jest jakby tył telefonu. Potem mamy kolejną warstwę wystającej ramki, na której jest diodka. Później jest kolejna prostokątna, wystająca, nieco mniejsza rameczka, na której jest po prostu napis tam chyba 64 mega, a na tym wszystkim leżą dwa krążki z obiektywami trzema. No nie wiem, czy mi się to podoba. Z przodu mi się na pewno nie podoba, bo jest skroplono, czyli to taki, rzekłbym nawet trochę toporny. Smartfonik, ja nie jestem, powiem szczerze, pewien, dlatego że specyfikacja co prawda jest, tylko ona jest dziwna. Wydaje się, że wrzucili, przepraszam, Chińczycy, i tutaj się troszeczkę zdziwiłem, Exynosa w 1080. To nie jest informacja pewna, bo to jest dziwne, że tam się znalazł Exynos. Niemniej jest to informacja najczęściej się powtarzająca, również w tych źródłach, gdzie no jakby zaufanych. Jest AMOLEDowy wyświetlaczek 6444, Full HD pracujący, ale też nie wiem niestety na jakiej częstotliwości odświeżania. Z jaką częstotliwością odświeżania. Bateryjka 4700 z ładowaniem 66-watowym, pamięci 128 albo 256 albo 512 i RAM 6, 8 albo 12 również. Jest to dosyć zadziwiająca informacja, ale takie jest, z takimi pamięciami został po prostu zarejestrowany do certyfikacji w Urzędzie Telekomunikacyjnym. To nie oznacza, że z takimi się wszystkimi pojawi, bo prawdę mówiąc, jak patrzę na całokształt tego telefonu, to w te 512 to nie wierzę, tak może nawet... No podobnie jak te 12 RAM-u, raczej nie ma szans na to, żeby się pojawić. Chińczycy po prostu, różni chińscy producenci dosyć asekurancko certyfikują z wyższymi pamięciami, od tak na wszelki wypadek. To tak właśnie, tak my też tak asekurancko, no myślę, że jeszcze taka właściwa premiera dopiero przed nami, taka premiera, nie? A na razie... jest jeszcze jeden smartfon Vivo, który absolutnie nie miał jeszcze premiery. To samo. Natomiast też specyfikacja wyskoczyła na tyle fajna, że nie zawahałem, plus rendery oczywiście, że nie zawahałem się wpakować go do katalogu, a mowa tutaj o Vivo X80 Pro. Seria Vivo X80 będzie miała premierę jeszcze chyba w tym miesiącu, jeżeli się nie mylę, stosunkowo niedługo. Za parę dni. No właśnie. I tutaj też zapraszam Was właściwie do obejrzenia specyfikacji cały czas z myślą o tym, że jest to specyfikacja wstępna, chociaż starałem się rzeczywiście wrzucać rzeczy pewne tam, tylko gdzie wiedziałem, że coś będzie, a tam, gdzie nie, zarobić. W dużej mierze jest specyfikacja przewidywalna, no bo to będzie flagowiec, więc wiadomo, że no musi być AMOLED. Tu podają, że będzie rozdzielczość 2K. Pewnie będzie, 120-hercowe odświeżenie też pewnie będzie, aparat do selfie 32 mega to jest niemalże pewniak, z tyłu 50 to jest też w zasadzie myślę, że pewny, 48 ma być szerokokątny, to też będzie fajny aparat, 12 z obiektywem do portretów, takim z przybliżeniem dwukrotnym mniej więcej prawdopodobnie, trzeci aparat, 8 z obiektywem peryskopowym, więc pewnie będzie przybliżenie 5 razy. Nie ma pewności co do procesora. Prawdę mówiąc, nie spojrzałem, jaki to wstawiłeś, ale są dwa na GIO. To znaczy, nie, on ma po prostu wyjść w dwóch wersjach. Jedna ma wyjść ze Snapdragonem 8 generacji pierwszej, a druga ma wyjść z Mediatekiem, tym takim 9000. Dimensity 9000. No, mają być dwie wersje w zależności od rynku. Myślę, że na europejskie, jeżeli wyskoczy, na chińskim na pewno będzie ze Snapdragonem. Prawdopodobnie na indyjski pójdzie z Mediatekiem. Tak, do tego bateria 4700 najprawdopodobniej, na pewno z szybkim ładowaniem 80-watowym i bezprzewodowym ładowaniem 50 watów. I w zasadzie tyle. No będzie premiera 25, więc pewnie więcej Wam za tydzień o nim opowiemy. Jest również jeszcze jedna możliwość, mianowicie, że jako że różne nazewnictwo tych samych telefonów jest rozplenione na całym świecie u wszystkich producentów, jest możliwe, że na przykład do Indii pójdzie wersja podstawowa z innym procesorem, ale będzie się nazywała Pro. To też jest stosunkowo możliwe. Tak, oni już to robili, także mają praktykę.
w oferze. Także tutaj, bo rzeczywiście w informacjach pojawia się, najczęściej to jest na takiej zasadzie, że mają być dwie wersje z dwoma różnymi procesorami, natomiast zdaje mi się, że mogą być po prostu różne telefony z tą samą nazwą i z różnymi procesorami tym samym sprzedawane na różnych rynkach. W związku z tym to też trzeba wziąć pod uwagę, zaglądając jakby tutaj. Zgadza się. Co teraz? Honor Magic 4 Lite 4G. Nie będziemy jakby długo omawiali tego smartfonika, dlatego że u nas są średnie szanse. W Europie jak najbardziej, dlatego że dane brałem akurat z francuskiego oddziału Honora. Jest to smartfonik ze Snapdragonem 680, z baterijką 4800, IPS-owym wyświetlaczem 6 i 8, Full HD pracującym przy 120 Hz. Pamięć 128 plus 6, tylko jeden tier na razie przynajmniej do tej pory się pokazał. Aparaty fotograficzne 64 plus szeroka 8 plus dwójka, czyli dwie dwójki, jedna makro, druga do odmywania tła, 16 megapikseli z przodu. 66-watowe ładowanie, także w miarę szybko. Nie znam cen tego telefonu, powiem szczerze, bo we francuskim oddziale chyba jeszcze nie było podanych. Także nie było go jeszcze w przedsprzedaży, bardzo możliwe, że w najbliższym czasie po prostu trafi. No to jest charakterystyczne wzornictwo dla Honora z dużym tym tylnym kręgiem jakby aparatów fotograficznych. Jest ich tam dużo rozmieszczone i wygląda to imponująco. Smartfonik niebrzydki, no wszystko kwestia ceny. Zgadza się, ale cenę znamy w przypadku innego modelu, co prawda nie Honora, ale Huawei, więc w zasadzie na jedno to wychodzi. Śmieszna premiera, bo telefon pojawił się w RPA, słuchajcie. Nic strzałowego, nowa Y70 Plus, telefon po przyjrzeniu z południowoafrykańskich randów wychodzi 1500 mniej więcej. Fajna w nim jest bateria, bo 6000 mAh, tylko że już mniej fajne jest ładowanie, bo zaledwie 22,5-watowe. I reszta też jest taka sobie średniawa, bo 6,75 cala ekran, prawdopodobnie to jest HD+, bo prawdę mówiąc nie doszukałem się rozdzielczości tam na stronie w zasadzie zapowiadającej ten telefon, bo tak naprawdę to w RPA ogłoszono jego przedsprzedaż. A mnie też się zdawało, że będzie HD+, natomiast w źródłach znalazłem, że jest jednak Full HD. Nie jestem, powiem szczerze, pewien. Wiesz co, to znaczy tak, ja nie będę się, że tak powiem, spierał, dyskutował, natomiast przeglądając właśnie stronę z zapowiedzią, znalazłem takie zdanie, które pozwoliło mi wpisać HD, mianowicie zdanie w języku language brzmi HD Splendor on Full Display. Można to rozumieć na dwa sposoby, no HD, czyli High Definition, no dobra, to, ale właśnie, tak, ciężko zgadywać, no. Ja napisałem, że HD Plus najwyżej się poprawi, jak będzie ta pełna premiera. Jest niby strona w języku angielskim, ale producenci troszeczkę robią w tej chwili, zastępując przecieki, jakby nieoficjalne, robią przecieki oficjalne. I ten telefon niby ma premierę, ale nie ma pełnej specyfikacji. Są daty podane, jest rozkład podany, kiedy on się pojawi w przedsprzedaży, w sprzedaży, kiedy wyląduje na rynku. Także to jest taki przeciek producencki, ale już z renderami, już z częścią specyfikacji. Tak, no, po prostu, słuchajcie, dla mnie to jest zwyczajne ogłoszenie przedsprzedaży, bo teraz on jest tańszy. Do tego jeszcze dodają plecak i głośniczek. Także po prostu... Wiesz co, tylko zobacz, kurczę, jakie to jest traktowanie klienta, bo klientowi daje się coś, gdzie może już przedpłacić, tak, za coś, a tak naprawdę nie zna pełnej specyfikacji tego i możliwości. W związku z tym kupuje coś, co widzi na obrazku właściwie. No dokładnie. Nie wiedzą. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest dla klienta, któremu dynda, czy tam jest Full HD, czy HD, on chce mieć głośniczek i plecaczek, no. Tak mi się wydaje, i jest to klient niewymagający, no bo co resztę mamy 48-megowy aparat, piąteczkę szerokokątną, dwójkę do rozmywania tła, 4 giga RAMu, 128 giga pamięci, chociaż gdzieś tam widziałem, że ktoś pisał o 6 giga RAMu jeszcze, natomiast na tej stronie ja no, nie znalazłem 6 giga RAMu. Na stronie oficjalnej producenta, no wiadomo, bez 5G, bez Google. Tak, oni podają tylko jedną wersję, bo tam po przekierowaniu do sklepu jest właśnie 128 plus 4 tylko wersje. Ale możliwe, że będą inne. Możliwe, że będzie inaczej. Tak naprawdę no, największym atutem tego telefonu póki co, jak dla mnie, jest pojemność akumulatora. I
I na tym koniec. I czy ja bym chciał za to dać 1500 zł albo teraz przy sprzedaży 1400? Nie. Nie, kompletnie nie. I jeszcze jedna nowość, nie nowość z marki Huawei, dostępna wyłącznie w Chinach, wyłącznie w sprzedaży operatorskiej. Wspominam też tylko i wyłącznie kronikarsko. Hinowa 9 SE. To jest Nowa 9, którejś z wersji dostępna po prostu u chińskiego operatora. Nie ma się nad czym rozwodzić. Jeżeli jesteście egzotycznymi rzeczami, bardzo egzotycznymi, zainteresowani, zapraszam Was do katalogu. No natomiast Xiaomi z kolei wyrzuciło w drugą wersję swojego smartfonika Civi. Był do tej pory smartfonik Civi, taka podmarka się jakby utworzyła. Tak. W tej chwili jest Civi 1S i jedyna różnica tak naprawdę, którą znalazłem, to jest różnica procesora. Lekko podbity zegar, bo w tej pierwszej wersji był Snapdragon 778G, a tutaj jest 778G z plusikiem. Tam było 2400 zegar, to jest 2500. No, także różnica niewielka, cała reszta specyfikacji wygląda na identycznie. Tak, jest podobny, wiadomo, znowu promowany jest głównie za sprawą swojego, nazwijmy to, według producenta oczywiście atrakcyjnego wyglądu. Faktycznie rzecz nie brzydka, raczej tak jak widzę po renderach, adresowana raczej do pań. Smukły, 6,98 mm grubości, pomijając wyspę aparatu. Lekki, 166 gramów, zgrabny telefonik z porządnym ekranem, bo OLED-owym. Pamięci też w sumie przyzwoite, bo mamy od 8128 po 12256. 64 aparat z tyłu, szeroki kąt, wiadomo, 8, do tego 2, czyli taki totalny standard średniaczkowy, a ceny w Chinach od 1520 po 1900 z groszami. Chyba nie wyjdzie poza Chiny, jak mi się wydaje. Raczej nie, poprzedni CV nie wyszedł, ten pewnie też nie wyjdzie. Nie wiadomo, co będzie z Redmi 10 Power. Ten telefon pokazał się w Indiach, tam była taka premiera, pojawił się i Redmi 10, a również, ale jego już dobrze znamy. A i ten Power, tak coś mi się zdaje, że on pewnie do nas może zawitać jako jakiś Poco. Jest trochę podobny też do Redmi 10C, ale nie identyczny. No, Power się bierze z tego, że ma baterię znowu, tak jak tamten Huawei, 6000 mAh, ale z jeszcze gorszym ładowaniem niż u Huawei, bo 18-watowym. Ja wiem, że kiedyś to było super, ale teraz przy tej pojemności to już jest słabawe, ale też to nie jest telefon z najwyższej półki, więc dobra, no jakieś tam kompromisy być musiały. Snapdragon 680, ale już 8 giga RAM-u dali w miarę przyzwoite. 128 giga pamięci wewnętrznej. RAM można powiększyć wirtualnie, pamięć wewnętrzną można kartą powiększyć. Ekran 671 cala IPS, ale niestety HD+, z Gorylem Trójką, czyli tym szkłem, co Jacek lubi. Z kropelkowym niestety noczem na piąteczkę, niestety do selfie. Po Corninga, które chroni przed zarysowaniami rzeczywiście. Tak. 50 aparat tylny, do tego jest 2, ale to o tym nie warto wspominać. Do tego w ramce są 2 wypełniacze i jeszcze tam w tej ramce nieopodal jest czytnik linii papilarnych, co jest głupim rozwiązaniem, bo jak nie trafimy w czytnik, to upatrzymy sobie obiektyw. Cena 800, nieco ponad 800 zł, póki co w Indiach. Do nas pewnie trafi pod zupełnie inną nazwą skubaniec. Na papierze to jest bardzo fajna specyfikacja dla tych, dla oszczędnych, dla tych, którzy nie szastają pieniędzmi na lewo i na prawo, ale mówię na papierze, dlatego że trzeba by było jeszcze sprawdzić, jak ten smartfon działa po prostu, jak on, bo to specyfikacja naprawdę jest fajna, za tę cenę indyjską, tak? Wejdę ci w słowa, bo wiesz co, jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała. W Polsce zadebiutował Redmi 10C. Znana konstrukcja, w sumie bardzo podobna do tego Powera z Indii, tylko że z mniejszą baterią, bo 5000 mAh i z gorszą ładowarką, bo w zestawie jest 10, a moc znowu 18 W. Bardzo podobny, znowu 6,71 cala HD. Snapdragon 660. Znowu to głupie rozwiązanie z czytnikiem blisko aparatu. Czy wiesz co, jest jedna różnica zasadnicza, 4 giga pamięci RAM. No tak, no właśnie, niestety tutaj mamy 4. W porównaniu do 8, przypomnę Wam tego Power. Tak, no to jest kolejna faktycznie, bo jeszcze do pamięci nie dojechałem, próbuję doczytać cenę.
Zaraz, poczekajcie, cena do 24 kwietnia 700 zł, potem 800 będzie kosztował. Tak, dobrze mówię, tak. A zaraz, aha, i jeszcze będzie pamięć 128 do wyboru, wewnętrzna. Tak, 64 będzie... albo 128. Słucham? Tak, mówię 64 albo 128, tak. I ten będzie to, 800 to promocji, ramu. A 900 bez promocji, dobra. Gdyby tutaj była ósemka tego ramu, to no też tak. W tej cenie bez problemu bym polecał, a ta czwórka niestety tak. Jest wąskim gardłem znowu w tym smartfonie. W zasadzie można powiedzieć, że ten Power prawie że do nas trafił, tylko w słabszej wersji. No. Trochę mniejsza bateria, trochę tak, zasadniczo mniejsza pamięć RAM, to... dwa razy mniejsza pamięć RAM. A cena, dobra, bez komentarza. No, no, nas, tak. Jesteśmy frajerami, wszystko musimy mieć drożej. Przy czym też no, warto sprawdzić, bo to może być całkiem niezły WU roboczy dla kogoś, kto nie obciąża tak. Smartfonu nad to, tak? To te 4 giga RAMu może niektórym wystarczyć. Jeszcze bardzo często działać. Bardzo mi się często użytkownicy właśnie odzywają, że tak narzekamy na te ramy, a te 4 giga całkiem działa. No tak, no całkiem no działa do momentu nowego update'u przeglądarki, do tak, czasu nowego update'u Facebooka, albo jeszcze czegoś innego. Za moment przestanie tak dobrze działać. Właśnie, zgadza się, ale wiesz, po pierwszym jesteśmy trochę rozpieszczeni, po drugie jesteśmy takimi bardziej hard userami, więc po prostu też wymagamy trochę więcej. No, czy wiesz co, nie. W przypadku RAMu to chyba, zdaje mi się, że to tak nie wygląda, dlatego że wygląda. Nawet jeżeli ktoś nie wie, jak tam te cyferki w specyfikacji wyglądają, jak bierze do ręki, odpala Facebooka, przeglądarkę, ma jeszcze jakiś komunikator włączony, to zaczyna się dziwić, że telefon przestaje działać i na przykład nie może zadzwonić podobnie. Jest to trochę tak mają, że tak to... mają nie hard userzy po prostu bardzo często. To jest trochę tak, że jak ktoś od lat używa słabych telefonów i zamienia jeden słaby telefon na trochę nowszy, niezbyt mocny telefon, to po prostu może on myśli, że to tak musi być, że jak tak nie wiele, wiesz co, ale to też nie. 5 sekund, zanim mu wyskoczą numerki. Powiem ci dlaczego nie. Dlatego, że też mi się bardzo często ludzie w komentarzach odzywają, że mają telefon dwuletni, trzyletni i on im działa znacznie lepiej niż ten nowy, który kupili, który jest droższy i miał być taki och i ach. Głównie ze względu na to, że od tych 2 lat nie mieli update'ów żadnych, ani oprogramowania, ani poszczególnych aplikacji. W związku z tym mają aplikację i nakładkę działającą w starych wersjach i świetnie działające na starym telefonie. A na nowym te same aplikacje, niby, tylko że w nowych wersjach i niby ta sama nakładka, ale w nowej wersji, pomimo lepszej konfiguracji technicznej, po prostu potrafi smartfona zamulić tak, że lepszy smartfon jest gorszy od gorszego smartfona. No, to jest dosyć niesamowite. Starszego o 3 lata na przykład. I rzeczywiście ludzie przychodzą, słuchaj, i piszą u nas w komentarzach takie rzeczy, dlatego powtarzam, no bo ja nie mam takich akurat doświadczeń, natomiast pojawiają mi się tego typu uwagi stosunkowo często, że ktoś kupuje nowy telefon, jest cały szczęśliwy, że o, wreszcie będzie działało jeszcze lepiej, a tu się okazuje, nie, no mój stary robił lepsze zdjęcia, mój stary lepiej działał, mogłem uruchomić na nim to i dopiero jak uruchomiłem jeszcze coś, to mi przestawało działać, a tutaj uruchamiam 2 rzeczy i nie działa po prostu. Stąd... No może, no ja akurat... Hard userzy hard userami, a brak optymalizacji oprogramowania, brakiem optymalizacji oprogramowania. No to też wiesz, to też w dużej mierze zależy od producenta i właśnie do tego, jak się przyłoży do optymalizacji. Dobra, wróćmy może do Premier, bo... Wspomnijmy jeszcze o jednej rzeczy egzotycznej i przejdziemy do Motorola, bo Motorola no dobra, miała... To opowiadaj o egzotyku. Jedna rzecz egzotyczna to jest Aquos Sense 6S, wydany wyłącznie na Japonię. Smartfonik, który właściwie nas nie bardzo interesuje, a on jest w sprzedaży operatorskiej na wolnym rynku w Japonii, ze Snapdragonem 695, z baterijką 4500, z wyświetlaczem Xosharpowskim OLEDowym Full HD pracującym, ale tylko przy 60 Hz. To jest prosty smartfonik na rynek japoński. Pamięć 64 plus 4, czyli jak widzicie, to nie tylko u nas te 4 się pakuje. Aparaciki 48 plus 8 i 8, jeszcze jedna do tele i 8 z przodu, czyli łącznie 3 8. Taki dziwny układ. I to w zasadzie tyle. On jest wyłącznie do sprzedaży w Japonii, raczej się nie pojawi na innych rynkach. Czasami w Rosji się pojawiały te szarpy, ale
Tutaj raczej nie ma mowy o tym, żeby on miał szansę. To, co jest fajne, to to, że zwykły, tani telefonik, który ma IP65, IP68, jeszcze military standard, gdyby komuś upadł na podłogę z literką H, czyli ten niby lepszy military standard. Prosty japoński smartfonik, który ma rzeczy, których u nas w Europie niestety nie ma, bo najwyraźniej użytkownicy nie potrzebują. Nawet w takim marnym telefonie są. Tak. Bo muszą. Tak. Bo Japończyk wymaga. No i Motorola. Motorola. Słuchajcie, dwa modele i tak naprawdę póki co na razie w Ameryce. Północnej, doprecyzujmy, USA and Canada. Moto G 2022 i Moto G Stylus 5G 2022. Przy czym o Stylusie już kiedyś mówiliśmy, bo on w zasadzie był bardzo fajnie opowiedziany w przeciekach. Jak tu u Motorola, no w zasadzie wszystko się potwierdziło. Tak, wszystko się potwierdziło i katalog, i rendery zostały te same, wszystko zostało to samo. Tak, no cóż, to może najpierw, no właśnie, o którym? Może ten G-Stylus na szybko, przypomnijmy, Snapdragon 695, wsparcie dla rysika wiadomo, 120-hercowe odświeżanie ekranu, no w zasadzie tyle, no. Prawie 6,8, Full HD, tier pamięci 256,8, Amerykanie na razie mają 1,50 plus 8 szeroka z tyłu, jakaś dwójka tam makro, 16 z przodu. Tak, no taki powiedzmy Galaxy Note dla mniej zamożnej klienteli, cena po przeliczeniu z dolarów to około 2000-2100 zł za ten model. No i wersja podstawowa, czyli Moto G5G na rok 2022, bo był już smartfon o takiej nazwie, przypomnijmy, który się pojawił wcześniej, także to 2022 go odróżnia jakby. Z Dimensity 700, procesorem obsługującym sieci 5G, z ekranikiem 6,5 cala, pracującym w HD z plusem, przy 90 Hz, 256 pamięci flash plus 6 giga RAM-u, 50 plus dwie dwójki z tyłu, z przodu 13 megapikseli i 10-watowe ładowanie, czyli widzicie, że to jest w zasadzie budżetowa. No dokładnie. Patrzę, czy jeszcze coś. Aha, cena właśnie. Cena tej oto Motorola 1700 zł w przeliczeniu z dolcarów. Także to też nie jest jakiś tam strasznie duży wydatek. Ot, pytanie, czy do nas trafią. Bardzo możliwe, że tak, ale to czas pokaże. Natomiast w przeciekach pojawiła się jeszcze jedna Motorola, a pojawiła się na tyle obszernie, że też zdecydowałem się dodać ją do katalogu i mowa tutaj o Edge 30. Edge 30 miałaby mieć Snapdragona 778G z plusem, 2,5 GHz procesor, bateryjkę 4000 mAh, niestety troszeczkę mało, OLEDowy wyświetlacz za to 6,55 cala pracujący w Full HD z plusem przy 144 Hz. Miałaby mieć tiery pamięci 128 albo 256 flesza, 6 albo 8 giga pamięci RAM, dwa 50-megapikselowe aparaty z tyłu, jeden standardowy, drugi do, znaczy jeden szerokokątny, drugi ultra szerokokątny, ale umówmy się, że to jest standard i szeroki kąt. Dwójka miałaby im towarzyszyć do rozmywania tła i 32 megapiksele miałoby być z przodu. Ładowanie 33-watowe, co w przypadku tej bateryjki 4000 to mocno, mocno by się przydało. Specyfikacja nieoficjalna, powtarzam, rendery oficjalne, natomiast specyfikacja jest nieoficjalna. Większość tych rzeczy, które w specyfikacji znajdziecie, jest raczej pewna, ale część może się po prostu zmienić. Potwierdzi się to w przyszłym tygodniu i w przyszłym tygodniu pewnie Wam o tym telefonie jeszcze raz opowiemy. Powiedz, czy z newsów coś jeszcze ciekawego? Nie, wiesz co, chyba w zasadzie mamy to, bo są oczywiście jeszcze różne przecieki, ale to Was odsyłam do aktualności na MGSM-ie. Przejrzyjcie sobie, może znajdziecie jeszcze coś, co Was zainteresuje. Drobne przecieki tam o kolejnych modelach, które nadchodzą, aczkolwiek miniony tydzień to raczej składał się bardziej z premier niż z przecieków, co ostatnio rzadko się zdarzało w sumie. Tak, to prawda. Czekamy zaraz na początku przyszłego tygodnia, będzie seria X80, o czym Adaś wspomniał już.
Także będzie co oglądać, Tak, będą będzie ta specyfikacje Motorola, do będzie sprawdzania. Poco, będą Realme w Polsce, także będzie tych premier trochę. O, z takich ciekawostek bardzo możliwe, że Poco pokaże smartwatcha. No, mam, dzisiaj o tym pisałem nawet, to sobie możecie zacząć, ale to tak. Także cóż, widzimy się za tydzień, nie? Tak, w takim razie dziękujemy Wam znowu za odwiedziny, za to, że wpadliście, za to, że byliście z nami i udało Wam się znowu wytrzymać tyle czasu z nami. Zapraszamy Was na przyszły tydzień. Życzymy Wam udanego weekendu. Mam nadzieję, że pogoda troszeczkę bardziej dopisze niż to, co w tym tygodniu pod koniec było, bo u nas jest szaruba straszna. Dobrych humorów Wam życzymy i zdrowia. Wszystkiego dobrego do przyszłego tygodnia. Trzymajcie się, cześć. Cześć.